Ja zdejmuję tą choinkę. Bo jej nie widać, ona jest ucięta. Ale teraz wyglądam jak jakiś stary dziad. Nie, no muszę mieć tą choinkę. Dobra, czy ja dobrze wyglądam? Powiedz. Hejka wszystkim, ja jestem Zuzia i witam was w kolejnym filmiku na moim kanale. Jak widzicie, dzisiaj troszeczkę inny kadr niż zwykle. Jestem tutaj z Marlenką. Z Marlenką, tak. Będziemy dekorować pierniczki. Tutaj mamy cały swój pierników, tutaj mamy też pudełku. Pierników jest bardzo dużo, ostatnio mogliście widzieć, jak je przyrządzałam. No a dzisiaj będziemy je dekorować. Tutaj są nasze pisaki. Mamy cztery kolory, trochę biednie. Ups. O, rozwaliłaś kota! Najlepsza część, słuchajcie. A ja mam dwa nadal. Matka, czemu ty? Zobacz, co tu się stało. Trzeba rozgrać chyba. A może one są po terminie? Marlena nie lubi rzeczy po terminie. Kto lubi rzeczy po terminie? Dobra, nieważne. Mamy cztery kolory lukru, takiego w pisakach. Najważniejsze jest to, że robimy konkurs. Tak. Ej, musimy coś wymyślić, co robi przegrana osoba. Jakiś taki challenge robimy? No. Jaki? Będziemy robić nie konkurs. Nie, kolędy? Każda z nas. No nie wiem, czy to jest dobry plan. Ale kto zdecyduje, kto ma lepsze pierniki? No chyba będziemy widzieć, no ślepy nie jesteśmy. No ale ja będę mówić, że moje są lepsze, żeby nie śmiać kolędy, a ty będziesz mówić, że twoje są lepsze. No ale to trzeba właśnie tak obudzić w sobie obiektywizm i wiesz. No dobra, no to możemy tak zrobić. Albo razem zaśpiewamy kolędy po prostu na koniec. No jak i twoje i moje będą. A jak? Nie przeklinaj! Bo jest zły pipczysz. To jest na wizji. Uwaga, od początku. Robimy konkurs. Każda z nas ma po takim samym pierniku. Wszystkie pierniki u nas się powtarzają na talerzykach. No u mnie już jest kot taki rozwalony, ale ja mam pomysł na niego. Ja mam z Zuzią tylko jednego. Ale ja mam na niego super... Ale nie, on zobacz, coś tu było nie tak. Gdzie jest ten kawałek? Zjadłam. Nieważne, dobra. Przechodzimy do dekorowania. Nie będziecie teraz widzieć chyba tego, co robimy, ale pokażemy wam efekt końcowy. Ja zaczynam chyba od koloru... Ja ci nie pokażę, ja robię historię. Proszę się oddzielić, bo jeszcze ściągniesz ode mnie. Okej, czyli nie podglądamy, dobra. O nie. Proponuję porozmawiać o tradycjach świątecznych, co ty na to? Masz jakieś fajne tradycje świąteczne? Nie. Musimy poopowiadać sobie o swoich tradycjach świątecznych, bo może nasze święta wyglądają różnie. No wyglądają różnie, rozmawialiśmy o tym dużo razy. Nie, mi się wydaje, że nie. Nawet na jednym z twoich vlogmasów. Wcale nie. Tak. Wcale nie, ja nie pamiętam. Możliwe, że mam złą pamięć. Kurde, nie ma pomysłu. Może zrobię najpierw tego pingwina. Powiedz mi może w takim razie... Ile masz lat? Ile masz lat, Marlena? Powiedz w ogóle coś o sobie. Pewnie widzowie cię nie kojarzą. No wcale. Naszego boyfriend tagu. Przez tak? W opisie będziecie mieli link do boyfriend tagu. Proszę to usunąć. Filip ma ponad 2000 wyświetleń. Ja nie wiem, jak to możliwe. No bo jest to fajne, no ale jakby... A czemu to się nie jest gładki jakieś, tylko taka kupa się z tego robi? No bo ty nie umiesz robić. U mnie jest ładnie, gładko. Nie podglądaj! Bo ty ten... Matko, jak ty to brzydko robisz? Ja już wiem, kto wygra ten konkurs. Czy się zdziwisz? Powiedz o swoich zainteresowaniach. Oh, yes. Marlena... Może ja opowiem o twoich zainteresowaniach. To jest jakiś pierdzielony wywiad ze mną. No tak, to jest takie, wiesz, dekorowanie pierników plus wywiad. Co, ty nie wiedziałaś? No nie wiedziałam. O, ja zrobię pingwina w sukience. No nie, no to jest dupy jakieś. Czemu mi nie dałaś choinki w ogóle? Od tego zacznijmy. Bo nie znalazłam drugiej. Chcesz moją? Jezu, jakie to jest... ładne. Nie, dobra, ja będę miła w tym filmie dla ciebie. Mhm. Szkoda, że tylko w filmie. Zawsze jestem dla ciebie miła, przestań. Napisałaś już list do świętego Mikołaja? Tak, na Messengerze do taty. Ale Marlena, to nie jest prawdziwy Mikołaj. No ja wiem, ale tata obiecał, że przekaże temu tam do nadłoni. Mhm. Ale Jezu, faktycznie obrzydliwy ten lubier. No. Czy to jakoś dziwnie to, czym zajeżdża? No, te zwykłe takie kolorowe są dobre całkiem, ale to jakieś dziwne. No bo moja mama chciała przetestować nowe kolory. No dobra, i co napisałaś w liście do Mikołaja? Że chciałabym odnaleźć miłość życia. Że chciałabym... A to Mikołaj myślisz, że przynosi takie prezenty? No, Mikołaj ma jakąś taką magiczną siłę sprawczą, tak coś czuję. Dobra, a co najbardziej lubisz w świętach? Świąt. No dobra, okej, nie lubisz świąt, ale na pewno jest coś, co lubisz w świętach. To, że jest wolno od szkoły na przykład. To, że można jeść dużo dobrego. Właśnie, jakie jest twoje ulubione danie? Wigilijne. Chyba pierogi.
pierogi, ale z czym? Takie z kapustą i grzybami? Grzybami, no inne. Nie ma na Wigilii. Tradycyjnie. A mogą być jeszcze ruskie, tak? No nie, nie ma. A lubisz ruskie, czy nie? No najbardziej. Jakbym nie wiedziała. No ale ogólnie to. Mogłyśmy ten, przeczytać historię pierników i opowiedzieć. Historię pierników? No jak powstały pierniki. Możemy wymyślić taką historię. No to dawaj, twoja teoria. Jak powstały pierniki? Tak, jak nazywają się pierniki? Myślę, że pierniki powstały tak. W sumie nie wiem, ciekawe jak stare są pierniki. Myślisz, że piernik był już w czasach na przykład Jezusa? No nie wiadomo, może już wtedy jedli pierniki na święta. Ej, może właśnie na jego urodziny w tej stajencej jedli tylko pierniki. Właśnie. Nie mieli żadnego innego żarcia, no bo to nie, przecież... Nie, ale to nie, może po prostu później, może jego ulubionym daniem były pierniki. No. I po prostu na każde urodziny swoje on prosił, żeby przygotować dla niego pierniki. No i Maria robiła mu pierniki. I to jest po prostu, wytworzyła się dzięki temu tradycja robienia pierników, bo Jezus lubił pierniki. Ta teoria mi się naprawdę podoba. Albo może święty Mikołaj lubi pierniki. Albo może, bo ja tam słyszałam, że ten historyczny święty Mikołaj, to on też jakby dawał dzieciom tym biednym jedzenie czy coś, może im dawał pierniki. O, też w sumie możliwe. No ale może po prostu robił taką mieszankę ze wszystkiego, co tam miał i wyszły mu pierniki i dawał dzieciom pierniki, żeby nie były głodne. W sumie też możliwe. O matko, ty takie sweterki porobiłaś tym, ale super. U mnie ten kot taki trochę opętany. Żółte oczy. No tak wyszło, bo koty mają zielone oczy, co nie? I no żółte. Nie wszystkie. Ale mają. Dobra, a jaki jest twój ulubiony film świąteczny? Bo jest dużo teraz takich filmów świątecznych. Grinch, bo ja jestem Grinchem. O, Holiday jest spoko, albo to Love Actually. O, nie oglądałam tego nawet. No. A lubisz Kevina, czy już przereklamowany? Nie, nie lubię Kevina. Czyli... Jakby, znaczy nie, no jest spoko, ale oglądałam go dosłownie kilka razy, jakoś tak nie wiem, nie ciągnął mnie za niego. Nie wiem, czy widzieliście film Sezon na misia, ale tam był jeleń, który... Jakby to są renifery, ale tam był jeleń, który miał tylko jeden jakby ten... Jak to się nazywa? Poroże? Poroże, no. Miał tylko jedno poroże, więc ja teraz na cześć tego właśnie... Zrobię jedno poroże. Kurde, ja nie pamiętam jak się on nazywał. Ja jestem taką fanką tego filmu, a nie pamiętam jak on się nazywał. Ten miś duży się nazywał Boguś. Elliot! To jest, moi drodzy, Elliot. Czy jest jakiś prezent na święta, który dostałaś i wyjątkowo zapadł ci w pamięć? Mydło od mojego brata. No. Mój prezent, który ja najbardziej zapamiętałam na święta, w sumie było dużo takich prezentów. iPhone może, albo aparat. No, czy ja wiem, czy to mi tak bardzo zapadło? No telefon, na pewno bardzo chciałam dostać telefon i bardzo się ucieszyłam z niego. I Marlena była przy tym, jak go dostałam. No. Byłam szczęśliwa? Byłam szczęśliwa. No, ale słuchaj, nie wiem, czy ci opowiadałam. Kiedyś właśnie byłam wielką fanką Violetty. I marzyłam, żeby dostać bilet na koncert. I ja nawet chciałam sprzedawać kartki świąteczne, żeby móc po prostu pojechać na ten koncert. No ale, jako że byłam dzieckiem, no to wiadomo, nie udało mi się zbytnio zarobić tych pieniędzy. Ogólnie pierwszy koncert, który ogłosili, był w Łodzi. No i, no tak jak mówię, bardzo chciałam tam jechać. Mój tato powiedział, że nie, to jest za dużo pieniędzy, że nas nie stać i tak dalej. I że jeżeli ogłoszą koncert w Warszawie, no to wtedy postara się kupić, ale że nie ma co grzać do Łodzi, tak? Na specjalnie na ten koncert. No i słuchajcie, dosłownie tydzień później, czy coś takiego, ogłosili koncert w Warszawie. No i ja już wtedy byłam naprawdę uparta, że ja muszę jechać na ten koncert w Warszawie. Tata powiedział, że pojadę, no to pojadę. I męczyłam ich na ten koncert w Warszawie. Nie wiedząc, że moi rodzice wcześniej już kupili bilety na koncert w Łodzi. Po prostu nic mi o tym nie mówili. No i to miał być po prostu prezent na święta, tak? Mój tata nawymyślał jakiś głupot, że jakiś tam jego kolega ma mu załatwić te bilety. Jakieś tam nawymyślał głupoty. Więc ja naprawdę kompletnie nie spodziewałam się tego, że dostanę ten bilet na święta. I byłam przeszczęśliwa, płakałam z radości. Mi się zawsze marzyło, żeby dostać bilet na One Direction. Nigdy nie dostałam, ale nigdy ich nie było w Polsce. No w sumie tak. Wiesz, może jeszcze będą. Trzeba na to liczyć. O, wiem, co mi się najbardziej podobało. Najbardziej mi się podobał najlepszy prezent. Dostałam statek Polly Pocket. No, on po prostu... Oh.
statek Polly Pocket. No, marzyłam od tak długo. Ten statek Polly Pocket to naprawdę było moje marzenie. Jak go dostałam, to potem po świętach 2 tygodnie, dzień w dzień, pierwsze co robiłam, jak wstawałam z łóżka, to szłam do tego statku i zaczynałam się bawić. Jeju, ale super! No. To ja pamiętam, w dzieciństwie dostałam lalkę Barbie z filmu Diamentowy Pałac. Właśnie to też była moja wymarzona lalka, bo uwielbiałam ten film. No i też byłam przeszczęśliwa, jak ją dostałam. Ale Polly Pocket, zawsze bardzo lubiłam się bawić Polly Pocket u mojej przyjaciółki. Ona miała mnóstwo tych Polly Pocket. No i ja ją zawsze męczyłam, żebyśmy się bawiły tymi Polly Pocket. Ona już po nawet prostu... mój starszy brat się ze mną bawił wtedy. Wow! Jacy super masz brata, Marlena. No, on się lubił ze mną bawić w kostnicy na przykład. Albo takie kostnice? No i co wy tam robiliście w tej kostnicy? No poszliśmy ciała do chłodni. No, bo miałam taki fajny pielęgniarski wózek, gdzie akurat mieściła się taka dość spora lalka, gdzieś taka ona była. Ja pamiętam kiedyś na wigilii klasowej, wręczałyśmy sobie prezenty i dostałam szczoteczkę do zębów. Co? Z Justina Biebera. A, no to z Justina Biebera, to co nie? I ona grała ta szczoteczka, piosenki Justina Biebera. Taka elektryczna, no widziałam. Znaczy nie, ona nie była elektryczna, ona tylko grała piosenki, ale ona była taka normalna. W sumie kreatywnie, no. Nie pomyślałabym, że można dostać, wiesz. No, chciał element zaskoczenia tutaj najważniejszy. W ogóle ten Elliot wyszedł mi najbrzydziej. Ja go chyba nie dopuszczę do konkursu, chyba go zjem. Bo trochę mi głupio takiego Elliota pokazywać. Bardzo źle to wygląda. Jezu, ty się tak starasz, a ja robię takie trochę dziwne te pierniki. Takie mam wrażenie, my mamy zupełnie inny styl z Marleną. No, ja po prostu zostawiam... Nie wiem. Maryja. Uwaliłam sweter Elliotem. No to ci ładnie wyszło. Ogólnie to bardzo dobre pierniki. Takie nie za słodkie, bardzo dobre. Czy u ciebie jest taka tradycja, że ktoś się przebiera za Mikołaja? Czy nigdy nie było tak? Nie, raczej nie. Chociaż kiedyś słyszałam, bo albo jest mu jednej babci, albo u drugiej na święta. No i słyszałam, że parę razy się zdarzyło, że właśnie u tej babci jednej, u której akurat w tym danym roku mnie nie było, był święty Mikołaj, ale mi wtedy nie było. I w sumie nigdy nie miałam czegoś takiego w domu. U mnie zawsze przychodzi święty Mikołaj. Już od dłuższego czasu się nie pojawia, bo nie ma takich małych dzieci u nas w rodzinie. Chociaż są jeszcze niektórzy mali, ale raczej sobie odpuszcza naszą rodzinę, już nas nie odwiedza. I w sumie, gdyby nie to, że no, ten Mikołaj już nie chce przychodzić, to fajnie by było, gdyby dalej przychodził, bo dla mnie to jest najlepsza część świąt, serio. Kurde, potrzebuję noża, żeby odciąć uszy Rozpłonce. No to trochę dziwnie wygląda. Chyba, że zrobili takie włosy większe, jak myślisz? Takie z objętością. Ja bardziej skromnie to zrobiłam, a ty tak na całego poleciałaś. No na całego, co się będzie. Pokażę wam, przedstawię historię, którą zawarłam w moich pierniczkach. Widzicie, całość. I teraz macie chwilę na refleksję i interpretację mojego dzieła. Proszę się zastanowić, co to może wszystko znaczyć. Tutaj jest Maryja. I... to jest jej chatka, no nie? I do niej właśnie przyleciał anioł i mu zwiastuje jej jakby, no nie, że będzie miała tego Jezuska w brzuchu. No i jakby to jest tak niesamowite wydarzenie, że spada gwiazda. No i ona też później pojawi się przy tym narodzeniu, tak? W tym Betlejem i da tym znak tym tam, tym trzem ziomkom. Tu jest choinka, no bo ogólnie jest zima, tak? Tu też jest choinka, jest bałwan, bo jest śnieg u nich. Tutaj jest Rudolf, czerwononosy, niestety jest różowonosy, bo nie mamy czerwonego. Rudolfa czerwononosego. No, on przyuważył to, co się dzieje, że anioł zwiastuje to Maryi. Patrzcie, tu jeszcze ma inicjały święty Mikołaj, bo on należy do świętego Mikołaja, wiadomo. I on jakby słyszy to, co się dzieje i widzi, więc zaraz, patrzcie, jaką ma buzię rozdziawioną, się tak dziwi. I zaraz będzie leciał do świętego Mikołaja powiedzieć mu wszystko, co się dzieje, bo święty Mikołaj musi wiedzieć, wiadomo, żeby przygotować prezenty, tak? No a tutaj mamy koty, ponieważ Maryja bardzo lubi koty i ogólnie umie też szyć, więc uszyłam im sweterki i to są siostra i braciszek koty. To jest Rozpłonka, moi drodzy. Chyba jestem z niej najbardziej zadowolona. U mnie nie ma takiej ciekawej historii jak u Marleny. Po prostu dekorowałam pierniki. Tak, tu jest kot, który tak, to do niego jest historia. Jak widzicie, on krwawi, bo nie ma kawałka ciała, bo Marlena go zjadła.
Dziewczynka bardzo fajna, taka minimalistyczna, designerska, moi kochani, docencie, docencie. Ja właśnie chciałam tak robić ten, ale później zobaczyłam, że się ty się tak przekładasz, to też dałam więcej lukru. Tak, choć musisz powiedzieć, które filmiki wygrały. Tak. Tata się najlepiej zna. Nie, bo tata przyjdzie i zje zamiast tego. Musisz wybrać. Tatuś, to jest konkurs na najładniejszego filmika. Tak. Musisz wybrać talerz czy stół. Ale jeszcze nie jadę. Ale nie, to nie jest. Musisz wybrać, które ładniejsze. A, bo to konkurs, tak? No dobra, na talerzu mi się bardziej podobają. A mnie na stole. Kurde, no czyli remis, no. Czyli musimy razem zaśpiewać kolędę. Zaśpiewamy razem kolędę, skoro remis. Chociaż mi się wydaje, że Marlena przyłożyła się o wiele bardziej, ponieważ stworzyła historię pierników i uważam, że no to zasługuje na wygraną, ale no... Skrzeczności nie zaprzeczę. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając skocznie dzieciom teczku na lirze. Mała na wysokości, mała na wysokości, a pokój na ziemi do lata. Możecie pisać w komentarzach, czyje pierniczki podobały wam się bardziej. Chyba logiczne. Możemy złożyć wam też życzenia, będziemy takie kochane. Życzymy wam dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechu, dobrego barszczu, dobrych pierniczków. Przede wszystkim zdrowia, bo zdrowie w tych czasach jest najważniejsze, w czasach covidowskich, prawda? Oczywiście. Tak. Wszystkiego dobrego od nas dla was. Bawcie się dobrze. Tak. Janego Sylwestra. Wesołych świąt. A, jeszcze zapraszam was na mojego Instagrama. Dajcie dużo lajków, zostawcie subskrypcję, naciśnijcie dzwoneczek. I zapraszamy was też na Instagrama Marleny. Chociaż Marlena mało wstawia, ale też możecie tam. Ale mam same piękne zdjęcia, możecie mnie tam popodziwiać. Tak. Wesołych świąt. I 3, 4. Na razie!